Cześć, zaciskanie na skręce kategorii 7. Tą samą, tanią zaciskarką za około 35 zł w promocji. Jak przygotować kabel, jak ustawić zaciskarkę, jak zacisnąć wtyczkę i ekran. Kabel mam już przycięty na odpowiednią długość. Zakładam osłonkę i zdejmuję izolację. Następnie zdejmuję ekran z siatki i z folii. Ten przewód nie ma kolorowych pasków. Żyły są białe, więc muszę pamiętać, z którymi były w parze. Układam żyły dla standardu B. Układam żyły na tym plastikowym elemencie. Ma on dwa piętra i pozycjonuję żyły. Mam wtyczkę nieprzelotową, więc docinam na odpowiednią długość. Dla przelotowych wtyczek zostawia się dłuższe żyły, a tylko wyrównuje końce. Ustawiam plastikowy element na końcu żyły i całość wsuwam ostrożnie we wtyczkę. Tak, aby ten element też się wsuwał. On ustawi żyły we właściwych miejscach. Zmieniam ustawienie zaciskarki. Przestawiam ten element wciskający zacisk. Mogę już zacisnąć. Przed kolejnym krokiem sprawdzam poprawność testera. Jest ok, pozginam blaszki i zaciskam je na kablu. Jeszcze osłonka i gotowe. A ja już dziękuję za uwagę i do zobaczenia.